Pytanie 11, które zgłaszają państwo posłowie Józef Lasota, Joanna Bobowska i Lidia Gądek z Platformy Obywatelskiej w sprawie poprawy skuteczności w zwalczaniu barszczu sosnowskiego do ministra środowiska. Odpowiedzi udzielał będzie pan minister Piotr Otawski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. Jako pierwszy pytanie zadaje pan poseł Józef Lasota. Dziękuję pani marszałek, panie minister, Wysoka Izbo. Corocznie w całej Polsce wiele osób ulega poparzeniom barszczem sosnowskiego. Nawet przypadki są śmiertelne, co było, mieliśmy do czynienia w ostatnich tygodniach. Szczególne niebezpieczeństwo barszcze stanowią dla małych dzieci. Grujące do powyżej 3 metrów rośliny wyglądem mogą stanowić atrakcję w pojęciu dziecka, narażając na poparzenia wrażliwą dziecięcą skórę na dużych obszarach, w tym szczególnie twarzy. Leczenie tych niegojących się ran, blizn lub martwicy skóry jest bardzo przewlekłym i traumatycznym procesem, trwającym często nie tylko miesiącami, ale również latami, z którym wiążą się spore koszty oraz wykluczenie z normalnego funkcjonowania społecznego. W upalne dni rośliny wydzielają lotne olejki eteryczne, które wdychane w większych stężeniach mogą wywoływać zawroty głowy, wymioty, a nawet zaburzenia świadomości. Barsz należy więc traktować z dużą ostrożnością, unikając w miarę możliwości wszelkiego kontaktu z tymi roślinami. Na tą sprawę już zwracałem uwagę w pytaniu w sprawach bieżących dokładnie 3 lata temu i wówczas minister środowiska, zacytuję tu fragment, w ten sposób odpowiedział, że jednym z zadań wymienionych w Krajowej Strategii Ochrony Zrównoważonego Użytkowania Różnorodności Biologicznej wraz z planami działań na lata 2007-2013 jest opracowanie zasad i programów związanych z zapobieganiem, introdukcją, eliminacją, powstrzymywaniem rozprzestrzeniania oraz kontrolą liczebności gatunków obcych, w szczególności tych, które najbardziej zagrażają rodzimym zasobom różnorodności biologicznej. W ramach realizacji strategii zostanie rozpatrzona potrzeba stworzenia krajowych lub wojewódzkich programów zwalczania barszczu sosnowskiego. Takie programy wprawdzie są, one są z tego co wiadomo lokalnie, poszczególnych województwach, na przykład w Małopolsce. Niemniej jednak ten problem nie rozwiąże się przez to, że będą tylko takie skupiska doraźne likwidowane. To musi być potraktowane globalnie. Jak wygląda sprawa na dziś, jeśli chodzi o te programy i działania? Dziękuję. Bardzo dziękuję panie pośle. Udzieli odpowiedzi pan minister Piotr Otawski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. Bardzo proszę panie ministrze. Szanowna pani marszałek, Wysoka Izbo. Odpowiadając na pytanie pana posła Lasoty, chciałbym najpierw zacząć od tego, co już zostało zrobione w resorcie w odpowiedzi na to zagrożenie związane z barszczem sosnowskiego, ale także te inne działania, które są już podejmowane, a których skutki powinniśmy widzieć w przyszłości. Przede wszystkim już w 2014 roku Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska przygotował opracowanie wytyczne dotyczące zwalczania barszczu sosnowskiego i barszczu mantegaciego. To jest podobny gatunek, również kaukaski, który ma podobne skutki czy podobne oddziaływanie na ludzi. To są bardzo szczegółowy dokument, który pokazuje nie tylko metody techniczne zwalczania barszczu, ale pokazuje również przede wszystkim samorządom gminnym, z jakich instrumentów prawnych mogą korzystać, aby działania były skuteczne. Przede wszystkim chodzi o artykuł 7, artykuł 40 ustawy o samorządzie gminnym, które pozwalają gminom, zwłaszcza w sytuacjach związanych z zagrożeniem środowiska czy zagrożeniem zdrowia, podejmować działania czy wprowadzać przepisy porządkowe, które mogą dotyczyć oczywiście wszystkich osób i wszystkich terenów znajdujących się w obszarze danej gminy, co oczywiście oznacza również możliwość zmuszenia osób prywatnych do podejmowania działań na gruntach do nich należących, a tym bardziej kierunkuje działania związane z samymi służbami jednostek samorządu terytorialnego. Jest to na tyle szczegółowe wytyczne, które wskazują nawet jak realizować przetargi, jakie działania powinny być podejmowane. W tych dniach również Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska skierował do wszystkich gmin komunikat, list, w którym prosi o podjęcie działań, wskazując również na te wytyczne, wskazując również na zagrożenie. Prawdą jest to, że faktycznie jest ciągle zbyt mała wiedza i to również na poziomie lekarzy, nawet co do tego, w jaki sposób reagować. Chciałem również podkreślić, że
również służby ministra środowiska, wojewódzkie fundusze i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przewidziały w swoich programach priorytetowych pieniądze na zwalczanie, na faktyczne, aktywne działania związane z zwalczaniem barszczu sosnowskiego. Te pieniądze są dostępne dla jednostek samorządu terytorialnego. Co więcej, chciałbym również podkreślić, że również w środków wspólnotowych, czy to ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ale także ze środków bieżącej perspektywy, przede wszystkim w regionalnych programach operacyjnych, przewidziane są pieniądze na radzenie sobie z tego typu sytuacjami. Wprost wskazuje się również na zagrożenie, jakie stanowi barszcz sosnowskiego. Co do innych działań, została przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Ekologii zostały sformułowana czy stworzona mapa pokazująca występowanie miejsc potwierdzonych stanowisk barszczu sosnowskiego. Jest ona aktualizowana i stanowi również cenne źródło informacji na temat istniejących stanowisk i potencjalnych zagrożeń z tym związanych. Natomiast co ważne, chciałbym również podkreślić, że w 2014 roku rozporządzenie Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego w zakresie obcych gatunków inwazyjnych nakłada na państwa członkowskie obowiązki związane z działaniami programowymi, planistycznymi dotyczącymi zwalczania obcych gatunków inwazyjnych. Stąd w resorcie środowiska podjęte zostały prace dotyczące zmiany ustawy o ochronie przyrody, czy stworzenia nowej ustawy o ochronie przyrody, w której również ma się znaleźć odpowiedź, czy pracujemy nad rozwiązaniami, które pozwolą właśnie na poziomie kraju czy regionu koordynować działania tak, aby te lokalne działania były bardziej skuteczne i przynosiły efekt w skali całego kraju. Chcemy, aby te przepisy były gotowe jeszcze do końca bieżącego roku.